Dzień dobry, kochani, witam Was. Och, w ten cudowny, w to cudowne piątkowe, znowu przedpołudnie. Drugi raz do Was przychodzę w przedpołudnie. Chciałam powiedzieć poranek, ale to już jest dawno po poranku, zarówno u mnie, jak i u Was, a tych z Was, którzy mieszkacie tutaj w Europie. Jestem niesamowicie natchniona. Mam niesamowicie duże natchnienie wglądów dotyczących bardzo dużego shiftu, bardzo dużej zmiany, którą każdy jest w stanie wprowadzić do swojego życia, kiedy zrozumie pewne fundamentalne zasady tego, jak działa nasz ludzki umysł, jak działa nasza podświadomość, jak w ogóle my jako istoty troiste działamy. I wczoraj nagrywałam live, w którym opowiadałam Wam o tym, jakie są drogi do osiągnięcia bogactwa. A dzisiaj chciałabym pociągnąć ten temat i będę mówiła wprost o bogactwie. Nie będę tutaj owijała w bawełnę i używała górnolotnych słów, obfitości finansowej itd., itd. Chcę to nazwać po imieniu jako bogactwo. Nazwijmy to po imieniu, bo my w języku polskim bogactwo mamy określone w bardzo specyficzny sposób. I my przy tym słowie bogaty albo bogactwo, tam jest wiele, wiele przekonań. Jak tylko ktokolwiek z Was zapragnie i usiądzie i zrobi dla siebie to proste ćwiczenie, zamykając oczy, a biorąc kilka głębokich wdechów, wypowiesz słowo, co oznacza dla mnie bogactwo? Czym jest bogactwo? Jakimi jakościami? To tam od razu pojawią się pewne przekonania, którymi nasiąkliśmy od urodzenia. Więc ja będę odnosiła się do tego słowa. I dzisiaj nagrywam dla Was live, a z drugiej strony, siedzę z drugiej strony kamery, a was zaprosiłam do mojego magicznego lasu. Nazywam go magicznym, ponieważ energia w nim jest niezwykła. I chciałam to nagranie zrobić, będąc w lesie, jednak wiatr jest zbyt duży i obawiam się, że mogłyby być zakłócenia w dźwięku. To też postanowiłam zrobić to, siedząc w samochodzie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Pewnego dnia zabiorę Was do lasu, ale dzisiaj będzie, gdybym to nagrywała, to byłoby trudno słuchać. A myślę, że jest to bardzo ważne. A więc. Jeden z największych mitów prawa przyciągania, pokazywany w filmie Sekret. Każdy z Was być może oglądał film Sekret albo czytaliście książkę Sekret o tym, że kiedy czegoś pragniesz i manifestujesz, to w końcu to się zaczyna pojawiać w Twoim życiu i że wystarczy pragnąć, żeby te rzeczy się zadziały. I tu przytoczę pewną anegdotę. Wiele, wiele lat temu, kiedy pierwszy raz oglądałam ten film, i czytałam tą książkę, to było może z 14 lat temu, a ten film poleciłam mojej bliskiej przyjaciółce. I pamiętam, że zachwycona była tym filmem, zresztą jak każdy. I pewnego dnia przyszłam do niej na kolację, miałyśmy się spotkać na kolacji u niej w domu. I wchodzę do kuchni i patrzę, a tam absolutnie wszystkie szafki kuchenne oklejone małymi, tymi samoprzylepnymi żółtymi karteczkami. Na każdej z tych karteczek jest jakaś afirmacja, jest jakieś wyrażenie, jakieś zdanie, takie, które ma symbolizować zmianę, które ma określać drogę, kim ona się chce stać. Słowa w postaci ja kocham siebie, ja jestem ważna i tak dalej, i tak dalej. I spojrzałam na te karteczki i mówię, o matko, co tu się dzieje? Ona mówi, no jak to co? Manifestuje swoją zmianę, manifestuje swoje nowe życie. Pomyślałam sobie, okej, w porządku. I zostawiłam to jakby w tamtym czasie, nie zagłębiałam się w te aspekty. A wiele lat później, będąc u innej mojej bliskiej przyjaciółki, kiedy pokazywała i oprowadzała mnie po swoim domu, w jej sypialni w rogu na suficie przyklejony był banknot. A banknot jednodolarowy, który miał zmienioną cyfrę na chyba 100 tysięcy albo milion. Już teraz dokładnie nie pamiętam.
A, i tłumaczyła ona mi zasadę, że za każdym razem, każdego dnia, kładąc się spać, patrzy na ten banknot i wyobraża sobie tą kwotę. Potem zasypia i kiedy wstaje, widzi ten banknot. Również tego nie skomentowałam. Natomiast ja dzisiaj chcę Wam opowiedzieć trochę o tym. A, że jest to bajka i kit. Inaczej każdy, kto by obejrzał film Sekret, osiągnąłby niewyobrażalne bogactwa. Tak nie jest. Nie jest tak z bardzo prostej przyczyny. My, jako osoby, jako istoty ludzkie, jesteśmy zbudowani z cząstek, z atomów, jak każda rzecz we wszechświecie. I jak zapewne wiecie z klasy podstawowej, z fizyki, a atomy mają swoją wibrację i są w pewnym ruchu i w pewnej zależności jedne od drugich. I ta zależność ma duże znaczenie. Każda tak naprawdę rzecz we wszechświecie ma swoją określoną wibrację. I to jesteśmy w stanie bez problemu zbadać, i naukowcy to badają. A badają to na zasadzie rezonansu i sprawdzają, jak wibrują pewne cząstki atomów w danej rzeczy, i to określa tą wibrację. Określana jest ona na pewnej skali. I my, jako ludzie, wyjątkowo jesteśmy obdarowani czymś więcej. Jesteśmy obdarowani nie tylko ciałem fizycznym, jesteśmy obdarowani również ciałem energetycznym, czyli te atomy wytwarzają wokół nas pewne pole elektromagnetyczne, które określane jest w formie właśnie skali wibracyjnej. Oprócz tego, że jesteśmy fizycznym ciałem i że jesteśmy energetycznym ciałem, jesteśmy również ciałem duchowym, czyli mamy taką troistość. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to niesamowicie ważne dla zrozumienia kolejnych kroków i zrozumienia tego, dlaczego prawo przyciągania nie działa. Po pierwsze, my niczego nie musimy przyciągać, ale to za chwilę. Więc idąc dalej tym torem, jesteśmy obdarowani jeszcze poczwórnie. Ta czwarta rzecz, którą jesteśmy obdarowani, to możliwość odczuwania emocji. Więc każda emocja, którą czujemy, ma swoją wibrację. Emocji nie możemy zobaczyć. My możemy emocje tylko odczuć, ale jest ona odczuwana, ponieważ ona jest jak fala elektromagnetyczna, która dociera do naszego ciała. Najpierw przedziera się przez nasze pole elektromagnetyczne, które nas otacza, a potem dociera do naszego ciała. Jeśli ktoś mi powie, zobacz smutek, to ja w powietrzu tego smutku nie zobaczę, ale ja go wyczuję, ja go poczuję, poczuję go wibracyjnie. Moment, w którym my te emocje do siebie przyjmujemy, staje się momentem, w którym nasze cząstki wewnątrz nas zaczynają zmieniać swoją wibrację, dostosowując się i łącząc się z tą emocją. Każda rzecz, która wywołuje w nas emocje, ma swoje wibracje. I jeśli my to do siebie przyjmujemy, zmienia się nasza biochemia, zmienia się nasza biofizyka, zmienia się nasza amplituda, zmienia się nasza wibracja. Nie jestem fizykiem, więc wybaczcie, jeżeli coś pomylę i pomieszam, ale mam nadzieję, że zrozumiecie ten przekaz. Teraz mówię to tak, jak płynie, więc wierzę, że jest właściwie, wierzę, że jest w miarę w zrozumiały sposób wyjaśnione. Więc wszechświat daje nam zawsze to, kim jesteśmy. Nie daje nam tego, czego pragniemy, nie daje nam tego, czego chcemy, tylko da nam dokładnie to, kim jesteśmy. Co to znaczy? Zrozumienie tego jest fundamentalne. Uwierzcie mi, kiedy zrozumiecie ten jeden mały przekaz i wokół tego przekazu rozpoczniecie swoją zmianę i transformację, wasze życie poszybuje w górę. Jeszcze raz powtórzę. Wszechświat nie da tobie tego, czego pragniesz, ani tego, czego chcesz. Wszechświat da ci to, kim jesteś. To znaczy, że wszystko dookoła nas rezonuje z nami w określony sposób. Jeżeli my jesteśmy przesiąknięci goryczą, zgorzknieniem, lękiem, poczuciem jestem nikim, zawsze dostaniemy to, kim jesteśmy.
I mówiąc dostaniemy, mam na myśli, będą się działy wokół nas sytuacje, zdarzenia i będą się pojawiały osoby, które będą reagowały w sposób adekwatny do tego, kim myślimy, że jesteśmy. Kim myślisz, że jesteś? Ten moment, kim naprawdę myślisz, że jesteś, pojawi się w krytycznych sytuacjach Twojego życia, w interakcji z drugim człowiekiem, w momentach, kiedy spotkasz się ze swoją mamą albo tatą, a oni powiedzą Ci słowa, które Cię zranią, w chwilach, kiedy ktoś Ci czegoś odmówi i Cię to bardzo mocno dotknie, w momentach, w których ktoś zajedzie Ci drogę samochodem i wyzwie Cię od różnych. Te małe chwile naszego życia definiują to, kim my jesteśmy w naszych głowach i umysłach, to, co my myślimy o sobie, nadając im pewne znaczenie, bo zawsze nadajemy im znaczenie, przyjmujemy jeszcze bardziej do siebie to, co i tak już jest zakorzenione i utwierdzamy się w tym przekonaniu. I utwierdzamy. W momencie, w którym jest impreza rodzinna, podam przykład, żebyście mogli zrozumieć, co mam na myśli. Wyobraźcie sobie sytuację, że jest planowana impreza rodzinna. Dajmy na to komunia, a niech będzie. Bo to zawsze taka impreza, gdzie zaprasza się praktycznie całą rodzinę. I wyobraźcie sobie, że ktoś z waszej rodziny, bliskiej, brat, siostra, dla swojego dziecka przygotowuje komunię. Wszyscy zostają zaproszeni, a wy nie. To jest pewne zdarzenie. Moment, w którym ty zaczniesz temu zdarzeniu nadawać pewne znaczenie, stanie się momentem, który wytworzy w tobie określone emocje, a te emocje będą wynikały z tego, co ty myślisz o sobie. Oczywiście to myślenie ma dalekie korzenie w przeszłości. Ale jak to rozpoznać? Wystarczy, że usiądziesz tylko i napiszesz to jedno konkretne zdarzenie w postaci wyrażenia. Nie zostałam zaproszona na komunię. Co to we mnie powoduje? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Jak ja się z tym czuję? Trzecie pytanie, które sobie zadaj. Kim ja jestem dla nich? Co mi się wydaje, że kim ja jestem dla nich w ich oczach? Kogo ja reprezentuję? Jaką osobę? I tu jest wystarczające. Te trzy pytania. One dadzą ci rozpoznanie tego, nie tego, co oni myślą o tobie, bo tak naprawdę to nie ma znaczenia, ale tego, co ty myślisz o sobie. I taką odpowiedzią może być to, że jestem dla nich nieważna. Nie mam dla nich znaczenia. Nie chcą mnie. Jestem kimś gorszym. Nie akceptują mnie. Nie lubią mnie. Uważają, że jestem zbyt biedny. Może chcą mnie obgadać. I tak dalej, i tak dalej. To jest moment, który ląduje w Twoim życiu, który sprawia, że zaczynasz nadawać zdarzeniu znaczenie i jednocześnie zaczynasz siebie ustawiać w pewnej pozycji, w pewnym rezonansie. Z czym rezonujesz w tym poziomie będąc? Na wielu, wielu warsztatach i live'ach rysowałam wykresy, taki prosty wykres. Pamiętacie z matematyki, gdzie rysuje się pionową oś, która była chyba jako X, a pozioma była jako Y. Jak się pomyliłam, wybaczcie, poprawcie mnie. Mam nadzieję jednak, że wiecie, o co chodzi. Czyli mamy pionową oś i mamy poziomą. I kiedy ustawimy na tej osi przedziały, nie wiem, co ileś tam kratek albo linijek, to każdy z tych przedziałów, jeżeli nadamy mu określone wibracje w hercach, każdy z tych przedziałów będzie coś określał. Tam będzie lęk, tam będzie smutek, tam będzie żal, gniew,
Tam będzie radość, tam będzie miłość, spokój, i tak dalej, wdzięczność. W którym z tych przedziałów, kiedy nakreślimy to naprawdę dokładnie linią i oddzielimy te wibracje, te emocje od siebie, w którym z nich będzie ta osoba, która nie dostała zaproszenia na tą komunię? Teraz w tej przestrzeni, co ta osoba może jeszcze otrzymać od życia? Z czym ona rezonuje? Czy ona rezonuje ze wdzięcznością? Czy ona rezonuje z obfitością? Czy ona jest na tym poziomie wibracyjnym bogactwa, poczucia ja jestem bogata, ja jestem kochana, ja czuję się cudownie ze sobą, ja kocham siebie? Czy ktoś, kto kocha siebie, uważałby coś takiego na swój temat? Czy też puściłby to mimochodem? Teraz to jest bardzo ważne zrozumienie, że nie chodzi o to, co ty do siebie mówisz. Nie chodzi o to, jakich ty afirmacji używasz. Dzisiaj o poranku wrzuciłam na Facebooka spis moich afirmacji z dzisiejszego dnia, z pracy z dziennikiem. To nie są klepane afirmacje. Nigdy nie klepię tych afirmacji, nigdy ich nie przypisuję skądś tam. Nie robię tylko po to tego, aby zrobić. Tylko każda z tych afirmacji jest głęboką ścieżką w procesie medytacji, kiedy mój umysł jest w określonych falach, kiedy jest on plastyczny i wprowadzam go w fale albo alfa, albo theta, które pozwalają mi na zupełnie kompletną zmianę przekonań, które mam na temat życia, na temat ludzi, na temat aspektów, zdarzeń, świata. I kiedy jestem w tej głębokiej medytacji, w tym procesie, wówczas wypowiadając te afirmacje, zmienia się wibracja w moim ciele. Zmienia się i następuje tak ogromny shift i przeskok, że kiedy kończę swoją pracę wewnętrzną i wiozę na przykład córki do szkoły, albo jadę do swojego klubu, na siłownię czy na saunę, ludzie reagują na mnie inaczej. I nic dziwnego, ponieważ ja się czuję ze sobą inaczej. To jest pewna praca, którą potrzebujemy wykonać. I niektórzy myślą, że żeby wykonać tą pracę, trzeba się przeczołgać przez 10 tysięcy różnego rodzaju dramatów, traumatycznych przeżyć, wyczyścić całą przeszłość, wyczyścić poprzednie wcielenia, uzdrowić ród itd., itd. Gwarantuję Wam, że ci z Was, którzy myślą w ten sposób, zabraknie Wam życia. Gwarantuję Wam, że zabraknie Wam życia. Albo szybciej zdrowia. To też może być. Wybaczcie, że się śmieję, ale sama zaliczyłam to, więc dobrze wiem, o czym mówię. Zresztą nie jedna osoba również to zalicza. Być może ktoś z Was również jest w tym miejscu. Jakiś czas temu przyszło do mnie w procesie, w medytacji, przyszedł do mnie wgląd. Mocny wgląd, który taki był silnym przekazem. Sylwia, ludzie są zmęczeni już uzdrawianiem przeszłości. Ja pomyślałam sobie tak, zgadzam się, wszyscy jesteśmy zmęczeni uzdrawianiem przeszłości, bo ileż można. Każdy ma już tego naprawdę dosyć. Więc tak naprawdę jest to praca, którą potrzebujemy wykonać. I owszem, jeżeli ciebie zaboli to, co zrobił twój brat czy twoja siostra, nie zapraszając cię w cudzysłowie na tą imprezę komunijną, owszem, usiądź z tym, zobacz, co się z tobą dzieje, uwolnij te emocje. Do tego są określone narzędzia, niektóre z nich są niesamowicie skuteczne. W ciągu dosłownie kilku minut stawiają cię na nogi. Jednym z nich jest EFT, Emotional Freedom Technique, z którego uczę. Skutecznego EFT, skutecznego EFT uczę na warsztatach. Jeden z tych warsztatów odbył się na wiosnę. Warsztat, który dał fenomenalne rezultaty dla uczestników. Innym takim narzędziem jest praca z dziennikiem.
Ten warsztat jest wciąż dostępny na mojej stronie internetowej i chyba nawet jest jeszcze w ofercie promocyjnej. I absolutnie nie jest to pisanie pamiętnika, ani nie jest to pisanie odpowiedzi na jedno pytanie. Ja tam prowadzę krok po kroku proces, przez który siebie przeprowadzasz w tematyce emocji, czy w ogóle w tematyce tego, co chcesz zmienić w swoim życiu. I są to określone pytania, które potrzebują być zadane i prowadzą cię jak po nitce do kłębka, do procesu, a ten proces jest kolejnym i kolejnym i kolejnym krokiem, by tak naprawdę całkowicie oczyścić ciebie z tego, co czujesz. Bo tak jak powiedziałam, w chwili, w której ty nadajesz znaczenie danemu zdarzeniu, to jest moment, w którym ty przyjmujesz do siebie przekonanie. Jeśli ja nadam znaczenie zdarzeniu, że ktoś mnie gdzieś nie zaprosił i ja się poczuję z tym źle, to ja się poczuję z tym źle tylko dlatego, że to ma znaczenie dla mnie, że ja bym chciała być tam zaproszona. I jeżeli ktoś mnie nie zaprosił, to znaczy, że mnie ktoś nie akceptuje. Jeśli mnie to boli, jeśli mnie to dotknie, to tak mogę to zinterpretować, że mnie nie akceptuje, że mnie nie chce. Może jestem kimś gorsza, może jestem kimś gorszym, może nie zasługuję. Może jest coś ze mną nie tak. I tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy może być ogrom, które tutaj sobie dodamy. W chwili, w której zmienimy to znaczenie, odetniemy je skutecznie i wprowadzimy nowe znaczenie, staje się momentem, w którym zaczynamy się czuć inaczej ze sobą. I to nie jest kłamstwo. To jest zmiana patrzenia na dane aspekty w naszym życiu. Mówi się tyle o odbiciu lustrzanym, że drugi człowiek jest naszym lustrem, że wszystko to, czego doświadczamy w świecie naszym, jest lustrem tego, co my mamy w swoim wnętrzu. Ale mimo, że jest o tym tak wiele mówiono, tak niewiele osób rozumie, co to znaczy tak naprawdę. Co to znaczy, że to, co jest na zewnątrz, jest naszym lustrem, jest odbiciem nas? To nic innego, jak zrozumienie, że my każdego dnia stawiamy siebie w pewnym przedziale wibracyjnym i robimy to każdego dnia w chwili otwarcia oczu. W tym momencie ustawiamy siebie w konkretnym przedziale wibracji. Stawiamy siebie w przedziale wibracji, nie zasługuję, albo w przedziale wibracji, ten dzień jest do niczego, albo w przedziale wibracji, nie chce mi się wstać, nienawidzę wstawać. Albo w przedziale wibracji, dlaczego moje życie jest takie beznadziejne. Albo w przedziale wibracji, czemu nie mam pieniędzy. Albo w przedziale wibracji, dlaczego mi się nic nie udaje. Albo w przedziale wibracji, matko, dosyć mam mojego męża albo mojej żony. Albo w przedziale wibracji, jaki cudowny, wspaniały dzień. Lub w przedziale wibracji, wow. Moje życie mnie zachwyca. Lub w przedziale wibracji. To jest cudowny, piękny poranek. Niesamowity smak kawy. To są te różnice. Małe, subtelne różnice, które sprawiają, że nasz dzień jest inny. Jeśli jesteś w przedziale wibracji, nienawidzę tego dnia, to jakim cudem oczekujesz, że wszystko na zewnątrz zaprzeczy temu, w co ty wierzysz i co ty mówisz. Przyjmijcie do siebie, że jesteście królami swojego życia i królowymi. Tak jak powiecie, tak będzie. I to są święte słowa. Tak jak powiesz, tak się stanie. Słowa poprzedzone myślami i kontynuacją są emocje tych słów, kontynuacją tych słów są emocje, a kontynuacją emocji są działania. Działania, które potęgują nasze myśli, potęgują nasze emocje i potęgują kolejne działania. I tak się kółko zamyka. Życzę Wam dzisiaj cudownego dnia. Mam nadzieję, że widok z okna mojego samochodu Wam się podoba. Zaraz idę na spacer. Zanurzam się w medytację kolejną dzisiaj, aby zgłębić
dodatkowe wglądy, które czuję, że się pojawiają. Dla Was cudownego weekendu, wspaniałego dnia. Pobądźcie przy tym nadawaniu znaczenia temu, co się dzieje w Waszym życiu. I pobądźcie również przy tym, kim według siebie samych jesteście. Bo my zawsze dostaniemy tylko i wyłącznie to, kim jesteśmy. I to, kim jestem, określane jest. Jestem niewystarczający, albo jestem wspaniały. Cudowności.